Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light i questów pobocznych. Kochani, musimy znaleźć ten eliksir zdrowia, jak to jest napisane, a dokładniej chodzi o insulinę dla dziecka. Więc bez zbędnego przedłużania właśnie to będę chciał teraz zrobić. I tak, gramy standardowo w nocy, ja mam delikatną przerwę od Dying Lighta. Delikatną przerwę mam, to prawda. Więc o nie... I chyba nie zdążył zużyć, prawda? Chyba nie zdążył zużyć. Chciałem użyć kotwiczki, a wyszło jak zwykle. Dobra, mniejsza i nieważne. Idziemy po tą insulinę. Nie po zombiaka. Nie, tak szczerze to nie. Zombiaka to ja nie chcę. A, grzybki już na propsie. Tu jest niby zrzut. Tu jest niby zrzut. Dzień dobry, do widzenia. Żółta skrzynka, tego to nigdy nie popuszczę. Ona jest gdzieś tam chyba, co? Gdzieś tu. Kurde, wiedziałem. Wiedziałem, że tak się stanie. Nie ma mnie tu! Stawcie mnie, gałgany. Staw tam, nie gałgany. Już? Odczepiliście się? Było gdzieś tu. Chyba nawet po lepszej stronie teraz jesteśmy. Dobra, uciekliśmy. Udało się zwiać. Tam mnie chyba widzą cholery. Tam mnie chyba cholernicy widzą, dobra. Zrzut jest gdzieś po tej stronie. Tam jest sporo, kurde, latają jak głupki. Ja nie wiem, czy nie lepszym pomysłem w sumie by było. Kurde, no korci ten zrzut, naprawdę. Co, my go ostatnio nie wzięliśmy? Bo to jest chyba ten zrzut, który właśnie był przy aptece, z tego co pamiętam. I to możliwe, że go nie wzięliśmy, no to tak czy inaczej zrobimy go w nocy, o ile to jest to. O ile to jest to. Tak, to jest to. No ale dobra, no zaliczmy teraz, że w końcu go zrobiliśmy na notce. Wcześniej go zrobiliśmy na dzień, teraz go zrobiliśmy na notce. Więc myślę, że jestem usprawiedliwiony co do swojego zachowania i przerwania challenge'u poniekąd. Dobra, tylko tak. Szukamy zejścia w dół. Szukamy zejścia w dół. Ja już widzę, gdzie jest to wejście, na szczęście. Może nie będzie to aż takie problematyczne. Może i będzie problematyczne, bo tu wejścia nie widzę już za to. A, bo to jest tu. Łazimy. I tak, od razu z miejsca weźmiemy sobie tasaczek. Bo coś mi się wydaje, że tu kilku przyjaciół będzie. Na pewno już tu będzie. A, jednak nie. Kurde, no. Zbejtowali mnie cholernicy. Żegnam. No. Odejdź. Pyk. Żegnam cię, przyjacielu. I papa. Dobra, nie wiem, czy ich tu będzie więcej, czy ich nie będzie. Wiadomość od Ekrema. Tylko pytanie, co jest z tej wiadomości, czy ja jestem tu już bezpieczny? Chyba nie. Chyba nie. No tu widzę zapasy domowe, to jak najbardziej. To było nagranie numer 13. Dobra, czy ja tu mam te nagrania? To jest pytanie za milion pońców. Poczta głosowa numer 13. Jakieś grzeszki, heheszki. No dobra, tylko tu jeszcze była jakaś wiadomość. A widzę, że tej wiadomości tutaj nie ma. Chyba że ona jest w inventory. Ale niestety chyba też nie. Niestety chyba też nie. To nie wiem, gdzie tą wiadomość ogarnąć. Czyli musimy iść na śródmieście, rozumiem. To tu nam gra jeszcze nie zaliczyła, z tego co widzę, przeszukanie mieszkania. No ale tu już byliśmy. Torbę przeszukajmy. Tu będzie gdzieś zombiaczek na 100%. Jestem niemalże pewny. Nic, 0-0. Spójrzmy sobie to. Jest pewnie już wyjście na ulicę, prawda? Prawda. Tu jest spoko. Tu nadal cisza, nie ma nic. No jeszcze nie przeszukaliśmy? Really? Really? No tu już byliśmy. O, posążek zombie bym zgubił, kurde. Naprawdę nie wiem, co ja jeszcze tu mogę poszukać. Znaleźliśmy to nagranie głosowe, więc już w sumie powinno być wszystko. Może tego nie. A, dobra, jednak nie wszystko. Jaka wielka ta chałupa. Jaka wielka ta chałupa. Nie no, ale tu już wszystko. Tu już chyba wszystko, no kurde, co się dzieje? Coś się zbagowało? Nagranie głosowe przeszukaliśmy. Oho. Szukaj mieszkania, no to wydaje mi się, że jedyne co jeszcze zostało to w sumie biała skrzynka na przodzie. Jest jedyna możliwość w sumie. A, tu jest wytrych, dobra, przepraszam. Jednak nie wszystko. Ale bym sfejlował. Nic nie ma. Ale dobra, teraz już chyba naprawdę wszystko. To jak powiedziałem, została chyba jedynie ta biała skrzynka, ale ja tej chaty nie ogarniam, really. Nie ogarniam tej chaty. A tu jest ta biała skrzynia. O, gdzieś tu było. No dobra, no ale teraz już chyba naprawdę przeszukaliśmy to mieszkanie. Ja czegoś nie zauważam. Apteczka jest tu. No serio, wydaje mi się, że to by było wszystko. Jakieś globusy, nie globusy. Może coś na ziemi. Nie? Nic? Nul? Zero? Ej, no serio, nie wiem co się tutaj dzieje. Jakieś zabawki tylko i wyłącznie. Ja tu widzę gniazdko wiszące tak, wiszące gniazdko. Ale mają tą kurde elektrykę bezprzewodową, ja nie wiem. Piłkę też można kopnąć. No dobra, nie wiem co tu się odwaliło. Wydawało mi się, że wszystko stąd wziąłem, ale... Chyba albo gra mi coś sugeruje, albo nie wiem. No, o tu mi każesz wejść, prawda? No właśnie. To przeszukałem. Dobra, kochani, wrócę do was jak ogarnę dokładnie co ja tu muszę zrobić. Kochani, nie wiem co tu się odwala. Ale mam znikającą wiadomość od Ekrema. Naprawdę, nie wiem co tu jest nie tak z tą grą dzisiaj, ale po prostu wiadomość się pojawiła tak po prostu, o. Nie wiem co jest. Hariko, jadę do apteki po lekarstwo dla Aili. Potem wpadnę do pizzerii Farhata i zabiorę Ailę z przedszkola. Powinniśmy dotrzeć z obiadem najpóźniej o 6:00. Kochamy cię. Ekrem. No. Więc dotarł do apteki, ale do świetlicy już nie. Rupert, gdzie jest pizzeria Farhata? Co? Po prostu podaj mi adres. Dobra, to niedaleko przed Przedszkola na ulicy Kupieckiej. Spoko luzik, no mówię, no takie bugi po tylu latach gry, no myślę, że nie wypadają. Naprawdę Dying Light nie wypadają, żeby takie gry, takie bugi występowały już po takiej fazie w sumie gry. Rozwoju i dodatków, naprawdę. Trochę wstyd, shame on you. Trochę shame on you. Trochę to było nie halo, przynajmniej tak mi się wydaje. Że jak na tyle lat rozgrywki, tyle lat dodatków i tych innych rzeczy, no naprawdę, takie rzeczy nie powinny się zdarzyć. Dowituje kartka z wiadomością do questa. No, ale może to dużo wymagam. Może to dużo od twórców wymagam. Mam nadzieję, że Dying Light 2 taka nie będzie. Myślę, że pewnie będzie jeszcze gorsza, pod tym względem ja w ogóle się tutaj nastawiam trochę na kolejnego Cyberpunka. Mam nadzieję, że się przeliczę, bo jest to pierwsza gra, którą kupuję na premierę, a nawet przedpremierowo. I boję się, że będzie tak jak z Cyberpunkiem. Ale mówię, oby nie. Dobra, mamy ojca Aili. Insulinka. Skoro tu już jesteśmy, to skrzynkę też otwórzmy. No, tu było. Mrocznego sierpu to ja nie chcę, niepotrzebny mi. W żaden sposób mi nie jest potrzebny. Dobra, tu jest zamknięte. Tu w sumie też jest zamknięte. To dosyć taka skromna lokacyjka. No to wracamy do Ruperta. Wracamy do Ruperta. O, polska flaga. Podeptałem flagę polską, nieładnie. Teraz to shame on me. Nie powinienem robić takich rzeczy, ale to było przypadkowo w trakcie parkouru. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. W ogóle wzrósł nam poziom legendy. Nie wiem z czego, ale wzrósł. Gdzie tu było to zejście? Jejku. Jejku, jejku. Jejku, jejku. Dobra. Panie Rupert. Panie Rupert. Panie Rusznikarz Rupert. Rupert Rusznikarz. Włącz tą latarkę. Magic Fortress. Fortress. Rupert. Halo, tu jesteś. Nie mogę uwierzyć, że ci się udało. Czy wydobrzeje? Tak, tak, dokładnie tego potrzebuję. Dam sobie radę z Ailą, ale czy mógłbyś przypilnować dzieciaków, kiedy będę się nią zajmował? Cóż, jestem dość zajęty. Po prostu pogadaj z nimi, nic więcej. Powiedziałem im już, że jesteś wielkim wojownikiem, takim rycerzem. Naprawdę? A kiedy wraca twoja żona? Dasz radę, potrzebuję tylko kilku minut. Dzieci? Waleczny rycerz powrócił i przyniósł eliksir uzdrawiający dla Aili. Teraz zostanie tu z wami i będzie was chronić, kiedy ja będę podawał eliksir Aili. Ej, zaraz, moment. Długo to nie zajmie. Nie bądź taki cwany. Cześć mały. Jak masz na imię? Kadim. Kadim. Podoba mi się. Mam tajemnicę. Naprawdę? Ja też. A pana jest jaka? Jestem agentem GRE. A jaka jest twoja? Może pan przynieść moje klocki? To nie jest tajemnica. Ale część jest na dole, obok piwnicy. A pan Rupert powiedział, że nie wolno nam się zbliżać do piwnicy. Nigdy. Ale ja poszedłem. Chciałem tylko zobaczyć. I usłyszałem straszny dźwięk. I wtedy opuściłem klocki. Trochę mi się rozsypały. Czy może mi je pan przynieść? Ech, to trudne zadanie, ale... postaram się. A ty co, nic nie mówisz? Koleżankę mamy tutaj. Dobra, bo tutaj mamy wpis w dzienniku i nie mogę latarki włączyć. Dobra, już mogę. Ja mam zbierać te klocki. Bawiły się dzieci klockami, przyszła mama i wodę spuściła. Nic nie ma? Nic, 0-0. Myślałem, że coś tu będzie, jakiś secret. Gra, nie wiem, powie, że spoko, fajnie, miło, że przeszukujesz cały teren, ale nie, To brzmi dziwnie. To brzmi dziwnie, ja też malutki uciekam. Boję się tego, co tam jest. Dobra, do ciebie mamy iść. Proszę, Kadim. Oto twoje klocki. Dziękuję. Ej, czy powie pan o tym Rupertowi? A zachowasz moją tajemnicę? Że pracuje pan dla... Jak to się nazywało? Twoja tajemnica jest bezpieczna, Kadim. Ale muszę porozmawiać z Rupertem o tych hałasach w piwnicy. Też je słyszałem. Co ty, Rupercik, tutaj skrywasz? Z Ailą wszystko w porządku. Teraz śpi. Potrzebuję trochę czasu, żeby dojść do siebie. Jeszcze raz dziękuję, panie Crane. Moja żona Jasmina powinna zaraz wrócić. Ponieważ wiem, jak męczące bywają te dzieciaki, zakładam, że chcesz już nas opuścić. Jeszcze nie. Ale... wiesz, mamy bardzo ograniczone zapasy. To za duża odpowiedzialność dla jednej osoby, Rupert. Pomoc jest już w drodze. Nie trzeba było. Jasmina i ja dajemy sobie świetnie radę sami. Rupert, byłem na dole. Rozumiem. Przykro mi. Czasem wśród tych dźwięków zdaje mi się, że wciąż słyszę maleńki ślad jej głosu. Miałem nadzieję, że szybko będzie po wszystkim, ale nie mogłem tego zrobić. To moja żona, moja śliczna Jasmina. To się musi skończyć. Już bym wolał, żeby to ona mnie zabiła. Nie potrafiłbym zrobić jej krzywdy. Daj mi klucz do piwnicy. Ciężki orzech do zgryzienia. Dobra, ale proszę wpis w dzienniku zniknąć. Raz, dwa, trzy. Ja potrzebuję latarki. Potrzebujemy, że tak powiem, pozbyć się problemu z piwnicy. To pewnie jakieś szczury. Dzień dobry. Już wiem, gdzie ty chyba jesteś. Albo i nie? Dobra, wiem, gdzie ty jesteś. Odkręci się? Nie odkręci się. Tu jest, że tak powiem... Myślałem, że się odkręciło. Ale to jest creepy, ja pierdzielę. Boję się odwracać do tego. Boję się do tego odwracać. Gdzie ty jesteś? A, ciebie tutaj nie ma, ty jesteś w ogóle innym miejscu, to luz. Ja myślałem, że ty tutaj siedzisz. Wyłączymy prąd i w jednej chwili, kurde, anioł znika. Szczęście nie. Rupert, co ty, gamoniu, trzymasz w tej piwnicy? No, ale zabezpieczenie maksymalne. Więc w sumie co mu szkodziło? Raczej by się nie wydostała. Pyk, pyk. No i już bez głowy. Jest nadal dziwne dźwięki słyszę. Kurde, obecność tego anioła tutaj mi dosyć przeszkadza w tej piwnicy. Dosyć mi przeszkadza. O, nawet jakieś ciastka zostawił. Radyjko już można wyłączyć. To nie wiem, co to było. W ogóle to jest chyba zdjęcie ślubne. No to faktycznie. Pokryjmy się wnętrznościami jego żony i idźmy do niego. Ciekawe, czy zareaguje. Powie, pachnie jak moja żona. No, panie Rupert, idziemy do pana. Wyglądam znajomo. Znalazłeś ją? Byłeś w stanie jej pomóc? Zaznała już spokoju. Dziękuję. W imieniu nas obojga. Mam nadzieję, że kiedyś wybaczę sobie to, co zrobiłem. Czy raczej... czego nie zrobiłem. Wyluzuj, Rupercik. Naprawdę już idziesz? Obawiam się, że muszę, skarbie. Ale moi przyjaciele przyjdą i wam pomogą. Niedługo tu będą. jeśli złapie ich troll? Jaki troll? Przy parkingu mieszka wielki troll, który wydaje tak straszne odgłosy, że aż trudno spać. Cóż, to bardzo niedobrze. Może go lepiej przepędzę. Nie chcemy troli na parkingach, prawda? Nie, a jeżeli chodzi o trolla, to jest naprawdę dosyć ciężki quest. Powiadam wam to z autopsji. Dobra, tu było wyjście. Wiem, że bez latarki, ale niestety znów panel kontrolny nam Rais dobił targu GRE. To słyszeliśmy. To słyszeliśmy. W ogóle w następnym odcinku będziemy chyba tą grę już kończyć, wiecie? Ja wiem, że mamy sporo jeszcze questów tutaj, które nie zakończyliśmy, ale będziemy je kończyć dopiero już jak zrobimy the following i będę wiedział, że się wyrobię ze wszystkimi innymi aktywnościami, żeby wyrobić się na dwójeczkę. Więc dobra, spróbujmy zabić jeszcze tego trolla, on jest niedaleko. Chyba dzień nastał. Kurde. Oczywiście, że tak, ale czemu to jest tak ciemno? Crane, prawie jak kran, prawie jak tran, trochę jak waran. Jest tutaj... Jesteś ty przynajmniej. Amunicja do strzelby, to zawsze biorę. Maczeta bezpieczeństwa, no taka słabiutka bym powiedział. Dobra, prześpijmy się do nocki. Nie wiem jak mi wyjdzie w sumie ten troll. Zapytacie dlaczego? Nie wiem jak mi wyjdzie ten troll, a to zaraz się przekonacie. Zabijmy tego trolla. A przynajmniej spróbujmy go zabić. To czy go zabijemy to jest akurat kwestia sporna. To jest kwestia sporna. No właśnie, o tym mówię. Robimy dziura. Sztygnoju. Wtedy też robimy. No i tak, teraz jest problem taki, że nic nie widzę. Nic nie widzę, a tutaj zaraz się zbiegną downy małe. No dobra, pozamiatane. Crane, to nie był troll. Co? To jest troll. No tak, oczywiście. No oczywiście. Au. Au, 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 au. Dobra, jeżeli to dobrze ogramy właśnie w ten sposób, to wcale ta misja nie jest taka ciężka. Jeden troll z głowy. Tylko teraz trzeba sobie biegać. Wszystko w porządku. Tak, ale z dziećmi jest więcej roboty niż sądziłem. To prawda. Słuchaj, są już twoi kumple, więc składam rezygnację z posady czarodzieja i wracam do warsztatu. Spotkajmy się tam. Mam u ciebie naprawdę pokaźny dług i chciałbym jakoś go spłacić. Do zobaczenia. Dobra, mamy podwójny pogoń, czy podwójną pogoń. Nie jest dobrze. Dodatkowo jest dużo firali, dużo koszmarów, dużo innych tego typu bebzików. Uciec tu będzie naprawdę ciężko. Dobra, wrzućmy sobie jeszcze tą pułapkę na zombie. I do Ruperta. Dobra, udało się uciec. Git. Nie było źle. Mogło być bardziej tragicznie. Mogło być bardziej tragicznie. Więc panie Rupert, gdzie pan jesteś? W ogóle... O nie! O nie! W ogóle gdzie... Gdzie ty tu jesteś? Dobra. Na dole chyba, tak? Gdzieś tutaj. Au! No to dobrze, sobie ten teren obczyściliśmy wtedy. I sobie tu poobszukujmy wszystko. Mamy od cholery expu, więc raczej nie chciałbym umrzeć w tej chwili. Raczej bym nie chciał umrzeć. Dobrze, że jesteś. Oddałeś mi naprawdę ogromną przysługę tam, w magicznej twierdzy. Nie ma o czym mówić. Chciałbym jakoś ci się odwdzięczyć. Rozejrzyj się po warsztacie. Jeśli coś wpadnie ci w oko, bierz. Jest twoje. To bardzo miło z twojej strony. Dzięki. To ja dziękuję. Powodzenia, Crane. Nagroda Plan Anielski Miecz. Wow. Wow. Dobra, tu mamy sporo lutu. Naprawdę sporo lutu. Otwieramy skrzynię. O kurcze. Fioletowego karabinu tu jeszcze nie mieliśmy chyba. Amerykański pistolet. A, ten to taki słabiutki bym powiedział. No, 2 na 10 albo i 2 na 20. Bez rewelacji. Bez rewelacji. No dobra, ale to tylko tyle? Naprawdę? Nic więcej? Te kable by mi się przydały. O, Lipton. Prawda, myślałem, że będzie bardziej tutaj owocna nasza współpraca. Ale widzę, że przyjacielu, ty nie umiesz się bawić razem z nami. No dobra, nie ma tu nic więcej. Jakie nam zadania zostały? Zagubieni. Dawud, tym podobne. Tylko tak, tu chyba są wszystkie, ale to wszystkie zadania z 2 map. Więc. Możemy jeszcze coś zrobić? Dobra, zagubieni, może z tym Dawudem zróbmy to jeszcze na szybko, może zdążymy. W sumie zostało nam 20... Czy nie, 4 minuty odcinka. Nie 20. Nie 20, tylko 4. No i tak jak powiedziałem, w następnym odcinku... O kurde, nie chciałem tego zrobić. W następnym odcinku kończymy raczej tą grę. W 2 pierwszych, znaczy w 2 następnych pierwszych odcinkach. Bo nie zostało mi wiele czasu, a jeszcze chcę Hellraida przynajmniej skończyć. I na Hellraidzie też się nie będziemy skupić na zadaniach pobocznych. Resztę po prostu ogarniemy już jak... Resztę ogarniamy dopiero po ograniu głównego wątku. Z Hellraidem jest taki pewien problem, czy dokładnie z zakończeniem. Nie wiem, czy tę grę da się kontynuować już po zakończeniu questów. Weź przez ten. Nie rób takich rzeczy. Dawud, jesteś tu czy gdzieś niżej? Chyba Dawud jest trochę niżej. Kurde, mało czasu. Zostało mało czasu. Tak, Dawud jest niżej gdzieś. Tu niby teraz wyżej. Weźcie się, chłopie, zastanów, gdzie ty jesteś. Dobra, otwarte. Dawud. Where are you? Panie Dawud. Gnoju jeden, który nas oszukał wcześniej. No weź, bo nie mamy czasu. Gronie Rób nazywała. Ja wiem, że to jest żółta skrzynka, którą i tak wezmę, choćbym miał zrobić dłuższy odcinek, ale... Ale... Jest ten cholerny Dawud. Mi się w ogóle chyba coś wpali. Help us. Tak jakby gdzieś tu. Kurwa, naprawdę? 1 000 000 pońców. Ja pierdziel, skoczyłem mu na łeb. Ale ta gra nas bejtuje. Ja pierdzielę. Jeszcze na sam koniec odcinka. Na samiuśki, kurde, koniec odcinka. Ja nie wiem. Ja do tej gry nie mam siły. Naprawdę nie mam siły do tej gry. Nie mam do niej siły. Takie zagrywki są chamskie, naprawdę chamskie i niepotrzebne moim zdaniem, bo to wcale nie powoduje, że ta gra jest trudniejsza, tylko bardziej irytująca. Tu? To nie jest tu. Tu byliśmy chyba nawet. Pewnie, że byliśmy. Dawud, kutasiarzu, gdzie ty jesteś? Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Pokazuje, że gdzieś tu. A tu jest. Dawud, siema. Siema, ziom. Żegnaj, ziom. Idą. Gdzie ty jesteś? Sami, tu wujek Crane, jesteś tam? Proszę, nie rób mi krzywdy! Ale gdzie ty jesteś, chłopie? Nagranie, poczta głosowa numer 17. Jesteś tu pewnie. Idź sobie! Zostaw mnie w spokoju! Spokojnie, kolego. Nic ci nie jest? Tata jest ranny. Powiedział, że robi się taki jak inni chorzy ludzie i nie będzie mógł mnie więcej chronić. Powiedział, że jeśli wyjdę z tej szafy, zrobi mi krzywdę, ale że jak już zachoruję, to będę bezpieczny, bo zapomni, że tam się schowałem. Twój tata ocalił ci życie. Gdzie on jest? Odszedł, Sami. Nic się nie dało zrobić, naprawdę. Teraz muszę odstawić cię do mamy. Żałuję, że nie mogłem z nią zostać. No dobra, to tu już mamy zakończonego questa, no i kochani. Słucham. Mam tu małego chłopca. Jest po ciężkich przejściach. Przydałoby się trochę nim zająć. Za kilka minut ktoś u was będzie. Możemy go zabrać do jego matki w wieży? Jeśli nic nie załatwię, sama go tam zabiorę. Dzięki, Troj. No i gitarka, fajnie. No i kochani, na tym to właśnie zakończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Zajrzyjcie do opisu filmu, gdzie znajdziecie Discorda i stronę. Tak więc jeszcze raz dziękuję serdecznie, grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!